stulecie uzyskania niepodległości przez Polskę chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa Burmistrzów. Nie sposób powitać wszystkich z imienia i nazwiska, dlatego pozwólcie Państwo, że powitam przede wszystkim wydarzeń naszych gminy. Pana Wójta Krzysztofa Woźniaka z Małżonką. Pana Stanisława Wójta z Małżonką. Naszego księdza proboszcza, któremu udało się dojechać na czasownicę. Radnych, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zdecydowali się z nami spędzić ten czas. Siostry tutaj widzę zakonne, pracownicy urzędu. Oraz Państwa, którzy zdecydowaliście się spędzić z nami to niedzielne popołudnie. Chciałbym powitać młodzież, dzieci, rodziców, absolwentów. Już w tym miejscu chciałbym podziękować za wkład w tą naszą, w nasze miejsce. Tradycyjnie będzie składało się z trzech części. Pierwsza, gdzie zaczniemy od momentu odzyskania niepodległości przez Polskę, aż do czasów współczesnych, kiedy odzyskaliśmy wolność po raz drugi, po ciężkich czasach komunizmu. Druga część, wykopki, część budowa oraz trzeciej części występ zespołu ludowego z Pacy. Zapraszam. Zapytamy mieszkańców, z czym kojarzy się im dzień 11 listopada. Spróbujmy spytać o tego mieszkańca. Tak, prosimy do nas. Dzień dobry, Tomasz Patyk, Telewizja Polska. Z czym kojarzy się panu dzień 11 listopada? Mi? Tak, panu. Czekaj, czekaj, 11 listopada. Co to jest? Sorcie, nie powiem z geografii. Ale to jest pytanie z historii. A, to mogłem być. Czekaj, czekaj, 11 listopada. A to wiem. Wtedy Hitler napadł na Polskę. Nie? Polska na Hitlera? Na pewno któreś z nich. Jak sami Państwo widzą, ten pan dawno nie był w szkole. Mamy następnego uczestnika. Prosimy do nas. Dzień dobry, Tomasz Patyk, Telewizja Polska. Z czym kojarzy się panu dzień 11 listopada? To chyba jakieś święto jest. Tak, to jest święto. Chyba jakieś nowe. Nie, to święto będzie od 100 lat. A, to jest ogień stanu, tak, wyzwolenie stanu wojennego. Nie? Nie, wyzwolenie stanu wojennego. Dobrze, to się zastanowię. Ale teraz nie odpowiem, bo śpieszę się na obrady Sejmu. Dzień dobry. O co chodzi? Słucham pana. Dzień dobry. Słucham pana, o co chodzi? Dzień dobry, Tomasz. Tak, bardzo miło, ale o co chodzi? Tomasz Batyk, Telewizja Polska. Dzień dobry. Tak, bardzo miło. Dzień dobry. Czy kojarzy się panu dzień 11 listopada? 11 listopada, człowieku, panie, takich podstawowych spraw nie znasz. Ale patrzcie mi w oczy, jak do mnie mówisz i pan pytasz mnie. 11 listopada to jest proste jak fizyka czy inne te. Idziesz pan prosto, potem w prawo i tam masz pan ulicę 11 listopada. No cóż, nastroje wśród społeczeństwa są różne. Dobrze, teraz zapytamy następnego. Dzień dobry, sonda.
Sonda? Tak, skąd pan wiedział? A bo ja w każdej biorę udział. Bardzo ciekawe. Co dzisiaj? No zaskoczę pytaniem. Tak? Tak, pytanie brzmi następująco. Z czym kojarzy się panu dzień 11 listopada? Pytam, czy odpowiadam? No z natury pan odpowiada. 11 listopada? Wtedy, proszę pana, Stalin napadł na Australię, ale mu się nie udało, bo Piłsudski go wyprzedził i podbił Niemców pod Cedynią. Niemców pod Cedynią? Tak, pod Cedynią. A nie, przepraszam, pod Ceconą. Ale jak on to zrobił? No napadł ich, no bo oni byli tam w środku, no i on ich znienacka tam, tego pod tą Ceconą, Cedynią. Ale jak? No, przeszedł przez Alpy. Piłsudski przeszedł przez Alpy? Tak, na słoniach. I wtedy ta Jagienka wyszła za tego, no, Bohuna. Ona wyszła za Bohuna? To mylię Bogi. Nie, jej się pomyliło. Sonda, sonda. Tak, zadałem już pytanie. To ja właśnie tutaj chciałem dodać, że właśnie wtedy doszło do sprowadzenia do polskich szkół. Dobrze, panu już podziękujemy. Mamy następne uczestniczki. Prosimy do nas. Witamy panie Ingi. Z czym kojarzy się pani Ingą dzień 11 listopada? Dobrze, to ja odpowiem. 11 listopada mija 100 lat. Jak po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dziękuję za fenomenalną odpowiedź. Z niewielkiej miejscowości gdzieś w Polsce żegna państwa Tomasz Łatyk. A teraz zapraszamy na występy fenomenalnych dzieci, uzdolnionej młodzieży oraz naszych wspaniałych absolwentów. Dla cedoloju, szatę, boj, boj, boj.
ocenić. Ten tylko się dowie, kto cię straci. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świcisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogrodzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. Tak nas cudem powrócisz na ojczyznę. Szeroko nad błękitną Wisłą rozciągniony, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wysłaconych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżok gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. Wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną. Na niej z rzadka ciche grusze siedzą.
Dziś we śnie nawiedził mnie anioł polskiej doliny i płakał, szumiąc w rogu skrzydłami srebrnymi, jak gdyby chciał powiedzieć: umierasz powoli, samotny, tak daleko od rodzinnej ziemi. Daleko? Co ty mówisz? Mnie wszystkie zapachy ogrodów i pól naszych co dzień niosą wiatry. We mnie jest wszystko, mazowieckie piachy, jeziora mazurskie i Wisła i Tatry. Thank you.
panowie posłowie, półtora wieku walk, krwawych nieraz i nierównych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy ciemnej. W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym. Dziś przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm Polski, który znowu będzie domu swego ojczystego, jedynym panem i gospodarzem. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce, huczą skronie, a biały orzeł w słońcu kwiatów przyleciał, by go ująć w dłonie. Zawsze był z nami, ptak wspaniały, choć czasem odszedł ktoś daleko, bronił tej ziemi, bo ją kochał sercem, pokoleń już od wieków. Teraz w całej Polsce brzmi mazurek. Proszę wszystkich o powstanie z miejsc. To chyba. Wolności, bądź tą siłą, a gdy w obliczu śmierci przyjdzie nam się modlić, daj zachować dla przyszłych pokoleń dumny obraz Polski
język i wiarę. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. Niestety, na krótką chwilę. Rok 1939 i rok 1945 zabrały nam wolność i godność.
Thank you.
apostołów, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Znowu lecą samoloty. Jeden, dwa, trzy, cztery, piękno! Ale żyjemy! Ale żyjemy za sercu Jezusa! Najświętsze serce Jezusa! Najświętsze serce Jezusa! Pamiętajmy o wszystkich tych, którzy zginą tej nocy i o wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i sna niechaj świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i sna niechaj świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i sna niechaj świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Najświętsze serce Jezusa. Thank you.
trzecia godzina mieli. Mamo, opcja. Dzień dobry, towarzyszu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co ty mi tutaj za Bielski z tym pochwalonym wyjeżdżasz? Chwalić to można, budując się socjalizm. Tfu! Tfu! Zabielski! Jak posiedzisz 48, to zmiękniesz. Partię obrażasz. Nie wywiązałeś się z dostaw. A lud pracujący potrzebuje tego. Zabielski! Należy się 4 kwintale pszenicy, 3 kwintale żyta, 6 kwintali ziemniaków, 2 tuczniki. A skąd ja wam wezmę? Jak ciągłe opady, im okradło, zniszczyło wszystko. Zabielski, ty chcesz oszukać ludowe państwo i klasę robotniczą. A kto zabił we wtorek Pieprzka? Jakiego tam Pieprzka? A Dobroszek przed okinę miał, to i go zabili. Tak, tak, było chore i tak by zdechł. Jak miszynkę, łopatkę i schab z połowy świniaka zapakujesz, dorzucisz jeszcze 2 golonki, trochę grobu, to zastanowię się, co z tym wiedzą zrobię. Dziwisz się, po co ten
Wszystkie pomogą będzie.
siatką. Komu nie po drodze do Boga, to tak kończy. Oj, prawda, sąsiadko, prawda. Komu nie po drodze do Boga, to tak kończy. A teraz chodźmy już do kościoła. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach Gwardii Najwyższej. Thank you.
Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe. Wszystko składa się w jedną narodową pamięć. Przeszłości sięgam, przez serca żywe, co w piersi nam bije. Bo wolność to jest tyle, ile nas uległo. Bo wolność to jest tyle, ile nas dziś żyje.
Proszę Państwa, na tym zakończyła się pierwsza część naszego koncertu. Na krótko może tych artystów naszych jeszcze raz zapraszamy. Jak również proszę o brawa na absolwentów, którzy wspomogli nas w tej pierwszej części. Przygotowanie, zapraszam. Latoś urodzaj na kartofle, co? Już ci! Kartofle tylko ciłby i dużo pod krzami! Ha! To świnie w to dożyją, bo jaki taki będzie chciał je wsadzić do karmika? Już i tak drogie, a jeszcze zdrożeją? To się chłop zbogaci, co? Ta, zaraz powiedzą, że za powietrzune jakie? Że chore? I mówił, że za rolą. Aż czułem do ziemi opuści z tej radości. Bóg zapłać. A kto to tu idzie? Ano chyba organista. Czekajcie, przyjrzyj się. Ta, będzie łód. A ten tu czego? Pewno chce sprawić zło słodniejsze kartofle z u niego. Szczęść Boże w robocie. Boże zapłać, dziękujemy. O, dorodne kartofle macie, gospodarzu, dorodne. Ano, latoś urodzaj na kartofle. To nie zgorsze, nie zgorsze. A co tam potrzeba? Ano, pasowałoby mi w piątek na rynek do Łowicza jechać, ale od rana przetrza grać. Może by wasz Maryś pomógł za mnie? Tyle już razy ze mną grono w organach. Mógłby mnie zastąpił. A ksiądz co na to? Jeszcze nic nie wiem. To się najpierw z księdzem rozmówcie, żeby Maryś po łbie nie zebrał. I mnie się widzi, że chłopak ma talent do muzyki. Bo gospodarza to z niego nie będzie. Krowy pasął, to pół do obory przyprowadził, a pół nie wiedział, gdzie poszły. Bo se wujarkę wystrugą i grom na całą wieś. Jak się dobrodziej zgodzi na tę zmianę, to ją też. No to zostańcie z Bogiem. Ciekawe, co tam organiści będzie kupować, że muszą Braniuszko na ten rynek jechać. Może nową bryczkę? Ale dobra, co ja to teraz mamy dobrego, co? Lepszego to i na całym świecie nie znaleźć. Już ci, chciały go też zabrać do miasta, żeby baby z wójt jeździły prosić biskupa. Obyśmy go nie mieli. Kopta no ludzie, kopta trochę prydzy, bo do wieczora nie skończymy, a ziemniaków mało wiele. Kopta no ludzie, kopta, bo do wieczora nie skończymy, a ziemniaków mało wiele. A u młynarza chałupy malują. Majstra ze Złakowa sprowadziłem. Podobno taki fachowiec jak Trzak. Tak, taki ura jak w mojej płocie dziura. Z daleko przyjechał, to ich wydoi, oho.
się obroco antkowo? Już ją porę niedzieli nie widziałam na mszy, a przecie ona tak pobożno. A to nie widzisz, że się za chłopa wydała? Właśnie za kogo? Za tego ma tysiącka pa tysiącka. Oj, widzi ta, a my nic nie wiemy? Dawno to? Ano, będzie dwie niedziele. Którego to już na tego chłopa wzięła? A czwartego. Opowiadała mi, że jak szli w stronę ołtarza w kościele, to nagle wszystkie światła pogasły. Pytam się, no i co zrobiłaś? A ona na to poszłam dalej. Przecie tę drogę znów na pamięć. Jak ja se zaśpi. Zapraszamy na podwieczorek.
wita u tych Marcijuków. A wita u tych Marciniowych! Już nie lepiej od tego pytulowania! Nie ścięże, a bo z gęby nie bolą? A nie bolą! Już chyba żeś tam wszystkie wepsi obrobił. Do chałupy, bo tam robota czego? Ach, gdzie te czasy, kiedy jednego dnia były wykopki u kiełbasów, drugiego u wiesiołków, a trzeciego u sołtysa. I cała wieś zbierała się razem do tej roboty. Minęły bezpowrotnie. Ile to wieści zostało przekazane. Ile śmiechu, ile psikusów sobie robili. Ludzie cieszyli się tym, że są ze sobą. Dziś najczęściej zostajemy sami. Z telewizorem lub internetem. Thank you.
wszystkich artystów, którzy występowali, naszych uczniów, absolwentów, rodziców, którzy nam pomagali i wszystkich osób, którzy się przyczyniły do powstania tego widowiska jeszcze raz prawami.